Tytuł kursu: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł: Analiza i ocena rotacji należności, zobowiązań, środków pieniężnych i zapasów oraz produktywności. Temat: Jak obliczyć cykl konwersji gotówki? Odpowiednia rotacja poszczególnych składników aktywów i kapitałów jest jednym z warunków zapewnienia sprawności finansowej przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia skuteczności zarządzania kapitałem obrotowym szczególne znaczenie mają rotacja zapasów, rotacja należności oraz okres spłaty zobowiązań. Dopełnieniem wymienionych elementów cyklu obrotowego jest cykl środków pieniężnych, nazywany także cyklem konwersji gotówki. Cykl konwersji gotówki rozpoczyna się z chwilą zakupu surowców przez firmę produkcyjną, a kończy w momencie regulacji należności przez odbiorców i spłacie zobowiązań przez przedsiębiorstwo. Spójrz, jak można podzielić cykl konwersji gotówki. Budowa cyklu konwersji gotówki. Cykl konwersji gotówki. Cykl operacyjny. Firma musi sama finansować działalność. Cykl rotacji zobowiązań. Firma jest finansowana przez dostawców. Cykl rotacji zapasów. Cykl rotacji należności. Przedsiębiorstwo musi najpierw kupić surowce, materiały i inne środki, które umożliwią mu produkcję. Konsekwencją zakupu jest zwiększenie zobowiązań lub odpływ gotówki, jeżeli dokonano natychmiastowej płatności. Po zużyciu surowców powstają produkty gotowe, czyli zwiększają się zapasy. Produkty gotowe są następnie sprzedawane za gotówkę lub z odroczonym terminem płatności, czy zwiększają się należności. Po pewnym czasie odbiorcy regulują należności wobec przedsiębiorstwa, a firma również reguluje swoje zobowiązania. W ten sposób cykl zostaje zamknięty. Jak obliczyć cykl operacyjny? Spójrzmy na poniższą planszę. Cykl operacyjny to okres, przez jaki utrzymywane są zapasy w dniach, zsumowany z okresem spływu należności w dniach. Na przykład, jeżeli firma utrzymuje zapasy przez 60 dni oraz sprzedaje produkty gotowe z 30-dniowym terminem płatności, to cykl operacyjny wynosi 60 dni plus 30 dni równa się 90 dni. Podsumowując prezentowany przykład, niestety nie jest to dobra sytuacja, ponieważ od momentu wydatkowania środków pieniężnych w związku z zapłatą za zakupione materiały do produkcji do momentu wpływu środków pieniężnych za sprzedane wyroby gotowe upływa 70 dni. To dość długo. Pamiętajmy, że cykl konwersji gotówki zależy od konkretnej branży. Na przykład w handlu tradycyjnym za dobry poziom tego wskaźnika przyjmuje się wartości między 14 a 30 dni, maksymalnie 60 dni. Generalnie za bezpieczny poziom uważa się okres do jednego miesiąca z wahaniami, plus minus 30 dni. Zbyt długi cykl konwersji gotówki może sugerować kłopoty z zachowaniem płynności finansowej. Cykl konwersji gotówki może być również ujemny. Oznacza to, że firma otrzymuje zapłatę za sprzedany towar wcześniej, niż płaci za ten towar swojemu dostawcy, lub może mieć problemy i nie spłaca swoich zobowiązań handlowych, finansując się nimi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.